z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. To chyba będzie tradycja, że ja muszę udawać ten głos. A mój pod jest na konsoli. Jak go szukam. No i dziś będziemy kończyli historię Slightly Hero. Przepraszam od razu za auta, jakie będziecie słyszeć albo coś, duperele. Ponieważ, no serio, jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać tego. Przynajmniej nie włączyłem wiatraka, no. To by było jeszcze troszeczkę... Znaczy w sumie wiatrak, to z wiatraka można było bardzo łatwo usunąć z edycji, ale nieważne. Oczywiście story mode będziemy kontynuować. Jesteśmy przed... nie pamiętam, jak się ten poziom nazywał. Chyba The Ark po prostu. Będziemy najpierw kończyć dobrą historię. Ci, co grają w tę grę, albo znają się chociażby na memach, to będą wiedzieli, co to za misja. A później oczywiście z magicznym cięciem wrócimy się do tego poziomu i będziemy przechodzić historię gorszą. Więc myk. Znowu będziecie mieli uciężoną casting. Na serio, to, że nie mogę skipnąć, to jest... A, Cosmic Fall, dobra. Otóż też mam taką refleksję na temat tej castingi, która była przed chwilą dla mnie, a dla was w poprzednim odcinku. Otóż no, generał tutaj niezbyt dobrze mówi. Niezbyt dobrze z sensem. Zakładam, że to po prostu tłumacze jakoś przekręcili albo coś. Otóż jego logika polega na tym, że Maria była jego jedyną rodziną. I chciałby zrobić zemstę, i że zginęła, to chciałby zrobić zemstę na Shadole, bo w jego myśli to przez niego zginęła. Po czym twierdzi, no, że Maria to była jego jedyna rodzina, po czym twierdzi, że to nie chodzi o Marię, tylko o jego rodzinę. No, technicznie rzecz biorąc by się wszystko zgadzało, tylko że gdyby nie powiedział, że Maria to dla niego była jego jedyna rodzina, to byłoby znacznie lepiej. Dobra, więc Cosmic Fall to po prostu ark, który się rozpada. Cia. I bardzo w tym poziomie można często spaść. Jak widzicie, mam tutaj timer. I ten timer akurat nie jest, że o, dla misji dobrej, dla misji złej. Nie, to jest timer, aż nie zginiemy po prostu. Bo to się na serio rozwala. Po prostu jak timer dojdzie do zera, to jest po prostu takie jedno wielkie BUM! I dziękuję bardzo. Takie jedno wielkie BOOM, które się nazywa Sonic BOOM. I tyle. Czy to z góry przejdzie? Nie, z dołu. Ok. Pyk. O, wolę nie ryzykować. Aż tak bardzo. Jestem aż tak porąbany. Dobra. Nie wnikam tu w ich sprawy. Nie w tą stronę! Piu. Dobra. Z pierścieniami, choć może i to jest najlepszy light dash, ale zdecydowanie potrzeba... zdecydowanie potrzeba... tu w odpowiednim kącie. No właśnie. Fajne computer room! Ale muszę to zrobić, przepraszam bardzo. Odcinek się będzie tak nazywał, przepraszam. Już po angielsku to się będzie nazywało, nie będę tego tłumaczył. Finduj ten computer room. Nie wiem czemu, ale zawsze sobie wyobrażam jakiegoś takiego... nie wiem... jakąś babcię, która mówi, wyłącz ten komputer. Nie wiem czemu. I can't even po prostu. Ale zawsze mam tak po prostu, że wyobrażam sobie coś takiego. No, ale no... poziom ten jest... za pierwszym razem sądzę, że jest bardzo trudny. Później jak się człowiek przyzwyczai, to jest zdecydowanie... z nim lepiej, czy zdąży... nie, fuck.
No i dupa. Bo tam był checkpoint i chciałem go zdobyć i dupa. To jest po prostu speedrun troszeczkę taki. Myk. Frame rate jest okropny, wiem. Swoją drogą, wróciłem do roboty nad tym No Gloss. Okazało się, że jest możliwość go zrobienia, tylko że jest to bardzo trudne. Otóż, taka ciekawostka. W tej grze, ta cutscenki w tej grze działają tak, że każda cutscenka ma osobny model postaci. Bo jest folder z modelami postaci w plikach gry i w ogóle jest fajnie, ale cutscenki korzystają z innych modeli, tak samo jak wyniki poziomów też korzystają z innych modeli. Prawdopodobnie po prostu takich, które mają większą liczbę poligonów i tak dalej, żeby wiecie, żeby animacje były płynniejsze. Zakładam, że to o to chodzi. No i po prostu to jest bardzo trudne, bo cutscenek w tej grze, chyba jak naliczyłem, to jest chyba, nie wiem, ze 100 coś koło tego, chyba nie jestem pewien, czy 100 dokładnie, ale tak na oko bym powiedział, że jest ich 100, jak no, pewnie jest mniej, ja po prostu przesadzam, ale zakładam, że jest 100. I teraz, żeby zrobić ten patch tak w 100% dobrze, muszę przejść przez każdą tą cutscenkę i kompletnie usunąć wartości na świecenie się postaci. Bo z normalnymi modelami postaci już to zrobiłem, ale muszę się zająć tymi eventami. No niestety prawdopodobnie na ten let's play nie zdążę z tym. Już, no. No niestety. Ale no, przynajmniej może wypuszczę dla was ten patch i będzie... Znaczy patch, no. To nie będzie łatka, tylko po prostu wypuszczę dla was takie pliki i będziecie mogli sobie pograć. Niestety to będzie tylko ekskluzywne dla wersji PS2. No chyba, że pliki z wersji PS2 działają na przykład GameCube i Xboxie, to wtedy też mogę coś takiego wypuścić. Jestem prawie pewien, że z wersji PS2 na Xboxie powinno działać, ale z wersji PS2 na GameCube nie sądzę, żeby działało. Tam jest wszystko skompresowane w tej wersji GameCube'owej, a już w szczególności cutscenki. I dlatego nie robię z wersji GameCube'owej mniej więcej, bo z widescreenem bym jakoś przeżył. Ale cutscenki, które wyglądają tak jak te w wersji GameCube'owej, po prostu... O, udało mi się perfekcyjnie to zrobić, wow. Więc tak, tam było zakończenie dla złej misji. A my robimy oczywiście dobrą jak na razie, bo idziemy z góry na dół, Jezu, jak się wystraszyłem. No i to jest jedna z dostępnych jeden z dostępnych pojazdów w tej grze. Jakiś łazik od GUN. On się w niewielu poziomach pokazuje, ale no nie, to jest mniej więcej fajne, po prostu nie szybciej się nim chodzi, tylko po prostu on jest po to, żeby wyżej skakać i na wyższe platformy się wciskać jakoś. Nie wiem, po co dokładnie to jest. Nie wiem, dlaczego po prostu... Aha, no i są też jego rodzaje, które mają... no, działko. I on ma taki jakby jetpack. Jak to nazwę? O Jezu. Dobra, to mnie wybija. Uwielbiam tak skakać akurat na ten boost pad. To jest świetne takie wiii. Zachowuję się teraz w dzieciach, ale dobra. Ten smyk. Myk. I myk. Kurde, jak perfekcyjnie. Zaraz pewnie zginę. No i czy to jest computer room? Nie, to jeszcze nie jest computer room. Computer room będzie teraz.
dookoła światło. Znaleźliśmy komputerowy room. Tada! Tylko w czasie 7 minut. Jestem w sumie ciekaw, jakim cudem tu się dostał szmaragd chaosu. Ale nie będę oceniał. Iranga! Rzecz jasna. I teraz cutscenka. I to chyba będzie starcie z Black Doomem, jeśli dobrze pamiętam. Black Doom. I need to know the truth. Am I the one the humans refer to as the evil one? Tell me. I need to know. It is true. I created you. You are a part of me. Hey, Shadow! You okay? If that's true, then I'll have to accept my responsibilities for my crimes. Avenge the victims who died aboard the Ark on that tragic day. The humans seem to have convinced you that this absurdity. Therefore, I have no choice but to kill you too. Those humans have brainwashed. I nie rozumiem teraz dokładnie myślenia Shadowa, jeśli mam być szczery. A swoją drogą nie zrobiłem synchronizacji. Yay! Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Więc to jest dokładnie ta sama praktycznie walka, co mieliśmy w Black, na Black Comet. No tylko, że po prostu w jakimś komputerze chyba. Jest bardziej wnerwiający. No nie. Dobra. Dammit! Okej. Te jego ataki są też bardzo dziwne według mnie. I don't know why. O. Znowu to. Hop. Dobra, teraz trzeba, żeby go, żeby go. A tu co jest? Amunicja, nice! Siup! Jak mi pierdzielno! No zawsze po prostu, zawsze akurat włączę Chaos Control przed tym, jak on znika. No po prostu, no nie mogę inaczej zrobić. Świetnie. Nie zaczekam po prostu normalnie. Po prostu muszę włączyć akurat wtedy, kiedy on se... będzie nieśmiertelnym, bo taki już jestem, no. Świetnie. GG. Abym mógł go wykończyć właśnie w tym Chaos Control. O-o. No, 8 naboi chyba mi powinno wystarczyć. Myk. 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 It's no use! Yeah. Gdybym jeszcze do końca umiał trafić w niego, to byłoby fajnie. Uhuhuhu. O, to jest dobre, to jest dobre. Lubię to. Damn it! I myk. Nice. I oczywiście po tej kasince będzie cięcie. A zobaczycie, jaką broń odblokowaliśmy. I wrócimy znowu do tego poziomu ranga B. Nie do tego, tylko do wcześniejszego, do Cosmic Fall. No to usłyszymy się za chwilę. Thank you.
the Chaos Emeralds. Shadow. This isn't over yet. The Black Arms will rise again. I am Shadow the Hedgehog, a research experiment gone deadly wrong. I've caused so much destruction, I should never have been created. This is who I am. Hey, don't go there! Yet, things may not be what they seem. You could be. No i wracamy. Cosmic Fall. Troszkę to zajęło, ale sądzę, że dobrze. Dobrze mi poszło. Ale wpierw. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Dobra. I będziemy robić znowu, tym razem złą historię. Czy gorszą. Od razu też mówię, że niektórzy ludzie myśleli, że ja zwykle przechodzę, po prostu jak drugi raz przechodzę, to zwykle przechodzę drogą normal, neutral znaczy się, i po prostu w ostatnim tym momencie, tak żebym mógł się wyrobić do misji Hero, to przechodzę. Nie, za każdym razem przechodzę tą samą drogą, którą przeszedłem na Let's Playu. Jak szedłem Pure Hero, to przeszedłem dwa razy Pure Hero tą samą trasę. A i mamy Omochaoga, no ale nie chcę mi się go używać, szczerze powiedziawszy. Jest to OP broń, ale szczerze powiedziawszy, tak na dobrą sprawę, to się nie opłaca kompletnie. Więc mamy. Więc zła misja polega na zdobyciu szmaragdu, który widzieliście wcześniej. Gdy szukaliśmy Computer Rooma. No i właśnie, na tym to polega, że musimy znaleźć szmaragd. Gdyby był jakiś sposób na Chaos Control na początku poziomu, taki szybki Chaos Control, to ten poziom byłby tak pokonany. Myk. Bo nie jestem pewien jak tu Black Arms się liczą. Czy liczą się jako dobrzy czy źli, bo nie, chyba Black Arms są zawsze źli. Nie, no w sumie to byłoby możliwe, Chaos Control tutaj. Yes, it is I, the ultimate life form. Dobra. Właśnie mam trochę tego Chaos Control. Nie zauważyłem tego. Dobra. A jak tu Artificial Chaos są? Są tu. A, oni są źli. Okej. Okay. Spoko. I guess. Ten Wyson tak dobrze wygląda. A na GameCube nie ma takiego dobrego. Znaczy jest ogólnie widescreen, znowu złamie, co nie? Nie. Jest widescreen, jest cheat na widescreen. Nawet go pokazałem na filmie i porównywałem te oba widescreeny. Ale no po prostu ten to jest zdecydowanie bomba. Jeszcze jak się włączy Shadowa na 1080p, to jest po prostu bomba. Po prostu to jest bomba. O, prawie spadłem. W ogóle gdzie jest Black Doom? Ach. Nie włączyłem go. Nie no, on się oddala ode mnie. No patrzcie, no. Leci sobie. Dobra. Dajesz. Zbiorę sobie te rzeczy. No i oczywiście od następnego sezonu będzie Neutral, który... A Neutral bardzo szybko pójdzie, bo
Też nie ma tam za dużo kascynek, które muszę tłumaczyć. Nie ma tam ogólnie za dużo kascynek, więc... Dla mnie git jest po prostu... Neustra to jest moja ulubiona droga do przechodzenia po prostu, bo nie muszę aż tak bardzo dużo uważać albo coś w tym stylu. Jej, wiem, że jest co. Nie, oczywiście, że nie ma. Damn! No cóż. Nie lubię chodzić tą górną drogą, ale chciałem zobaczyć, czy mi się uda. I mi się nie udało. Myk. Ogólnie polecam robić tego skoku na szynach. Ponieważ może się to źle skończyć, bo Shadow naprawdę skacze tutaj, więc jeżeli zrobicie tak, a akurat będziecie przed sprężyną, to przykro mi, ale no sprężyna was nie polubi. Polubicie się sprężyną. Ja przejdę sobie tu, bo tak. Because why not? Teraz już nie powinienem być tuż przed. No oczywiście, no, więc... Uwielbiam po prostu tak spadać umierać przy szmaragdzie. Where am I from? Where am I going? Soon the truth will be revealed. Teraz zostawmy potyczka, napisy końcowe. Perfect. I myk. Szybko nam idzie bardzo ta gra. Mówię, jak nie wiem, jak chyba 3 odcinki nam wychodzą na historię. To jest git. Sądzę, że spokojnie do Mani się uwiniemy. Może i nawet Advance 3 zaczniemy. Znaczy Advance 3 może skończymy nawet przed Manią. Shadow. Doctor? Hand those 6 Chaos Emeralds to me. Like a good boy. You were once a great invention from my grandfather's past, but this is my time. Give me the Chaos Emeralds, and I will spare your life. Doctor. What? This is something I must do on my own. I must uncover the truth. I made a promise to all the victims aboard the Ark. This is nonsense. You will obey me, or there will be dire consequences. Ojej, no zapomniałem, że Egg Dealer to jest boss tej historii. Oh god, to jest takie łatwe. W ogóle teraz w ogóle jak skończę tego bossa, to zobaczę coś świetnego. Taka mała ciekawostka, jeżeli macie ostatnie życie na tej... znaczy ostatnie, zerowe albo pierwsze, chyba coś w tym stylu. To... To Eggment mirakitami strzeli w siebie. No i Shadow Fever polega na tym, że dostajemy automatycznie możliwość Chaos Blastu. Są 4 kombinacje, jeśli dobrze pamiętam. Pierścienie, czyli z po prostu wnętrza tej... znaczy ze środka wylatują pierścienie. Ze środka tej areny oczywiście. Egg roboty to nie pamiętam co robiły, jeśli mam szczerze, przepraszam. Bomby to Eggman zrzuca pod siebie albo na nas bombę. Bo to też zależy kto to wyrzuci, no bo Eggman oczywiście by sam sobie tego nie zrobił. Więc no, oczywiście jest... Aha! Jeżeli my wylosujemy roboty, to w środku pojawią się bronie. I to jest najlepsza rzecz, bo wtedy, kiedy Eggman wyrzuci, kiedy my wylosujemy bombę, to możemy po prostu nawalać nieźle Eggmana. I swoją drogą to jest najlepsze, że akurat jest ten boss, bo to znaczy, że już nie muszę trzech zakończeń tłumaczyć. 3 albo 2, nie pamiętam ile razy Eggman się pojawia. A, Shadow Fever nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że wylosowałem. Tak się trochę... Jak trochę... Tom. Mm.
Zdekoncentrowałem się. No ej! Aha, i oczywiście, żeby mu się coś nie udało, to wystarczy, że chociaż jedną rzecz my wylosujemy, co będzie zła, no i wtedy będzie już fajnie. No i pokonaliśmy tego bossa. Ja już mogę kontrolę odłożyć. Myk. No i zaraz zobaczycie. Oj, będzie się działo. I błagam, że to jest to zakończenie, bo naprawdę nie pamiętam. Błagam, że to jest to zakończenie. A nie, nie, to nie jest to. Damn! To nie jest to zakończenie. Chaos Emeralds. You ungrateful little pest. Have you forgotten that it was my grandfather who created you? I am Shadow the Hedgehog, the ultimate life form, born and raised aboard the Ark. I shall live on. I am the protector of the Ark. I am living proof of the ultimate life form. This is who I am. What? Leave now, and never return. I won't allow anyone to violate the sacred Ark. To nie jest niestety to zakończenie, o którym mówiłem, ale jeśli mam być szczery, jest to moje ulubione zakończenie. Nie wiem, jakoś bardzo, bardzo lubię koncept tego, że Shadow jest obrońcą i mieszkańcem Ark jedynym. Jest świetne według mnie. Ale no niestety, nie jest to kanoniczne. Więc tak, to by było na tyle ze Slightly Hero. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście Waking Up teraz. Waking Up to jest? Nie jest Waking Up. To było. I'm the chosen one, dobra. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa! Chosen one.
control!